W przypadku Ostrołęki zadaliśmy sobie wspólne pytanie z kolegami z Energii, jakie należałoby spełnić oczekiwania, czy jakie są uwarunkowania, żeby taka inwestycja była zrealizowana i przy założeniach, że to ma być inwestycja biznesowa, tak? To jest projekt biznesowy, który po prostu musi się na normalnym świecie spinać. I, no i to, takie, bym powiedział, rozmowy są teraz prowadzone.